Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Warriors Rise to Glory, którym to nasz dzielny Alejko. Alejko, dlaczego Alejko? Ponieważ Alejko został wyróżniony i jego postać bierze udział w ostatnim odcinku z Warriors Rise to Glory, ponieważ przez całe trwanie wszystkich streamów na YouTubie jeszcze starych, na Twitchu wysłał ponad 1100 ludców. To jest w ogóle szokiem i rekordem, którego nikt nigdy w życiu już nie pobije u mnie na kanale. Więc w taki oto sposób został wyróżniony, że może być osobą ostatnią, która powalczy o to, żeby Ponik Hubs, moją postać, która wbiła 22 tysiące punktów, pobić. Ale zanim to co nam zostało do zrobienia? Pierwsze na rozkręcenie się zagramy sobie u Gamblera, żeby wam też pokazać, jak Gambler wygląda. Gambler wygląda tak, że stawiamy 1500. Mamy kostek 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, czyli to, co tutaj jest pokazane, razy 15. No i kostki mogą wylosować nam albo obrazek kosteczek, albo tarczę, czaszkę, atak. Nie wiem tylko, bo to są kostki raczej standardowe, powinny mieć 6 ścian, więc nie wiem, w jakiej proporcji są jakie rzeczy na tych kostkach. Natomiast jeżeli wylosujecie kostkę, to kostka wraca do was na rękę. A jeżeli jakąkolwiek z tych trzech akcji, to ta akcja się odgrywa i kostkę tracicie. Kto pierwszy zginie, ten przegrywa. Ewentualnie jak wszystkim kończą się kostki, to ten, kto ma mniej healthu, chyba przegrywa. Albo wy po prostu przegrywacie, że nie zabiliście. Nie mam pojęcia. W każdym razie rzucamy kostką. Jak widzicie, mam tarczę. Dwa razy go biję i dwa razy sam siebie biję. Więc uderzyłem siebie dwa razy i jego uderzam dwa razy. Ja miałem jedną tarczę, więc z tego ataku wyszedłem na lekki plus. Miał kostkę, wróciła do niego, ma tarczę, dwa samo ataki i jeden atak we mnie. Czyli tak naprawdę tutaj ma 1-1, bo to się zniwelowało, tak? Ma jeszcze 7 życia, ja mam 8 życia. Teraz ja mam 2 ataki na niego, 3 na siebie, czyli jestem samobójcą, bo walnąłem siebie więcej niż jego. Teraz on ma 3 ataki na mnie, czyli generalnie szykujemy się do porażki. Mamy jedną tarczę i dwa samobójstwa, więc już prawie nie żyjemy. Zostało nam jedno życie. I dostajemy na mordę 3 ataki. No jak widzicie, Gambler tutaj jest jeszcze lepszy niż Gambler w SF-ie. Przerżnęliśmy 1500 silverów. Gramy jeszcze raz, bo jesteśmy bogate suki. Teraz on zaczyna, ma 2 ataki na nas i to się niweluje, czyli ma ze swojego rzutu 4 kostek 2 ataki na nas. No okej. Okay. Co my mamy? My mamy 3 ataki na nas i obronę. To był bardzo dobry rzut dla nas. To są 4 punkty dla nas. 3 ataki i obrona. To był bardzo, bardzo dobry rzut dla nas. On ma średni, bo to mu się niweluje i ma 1 atak na nas po prostu ze swojego rzutu. Z 3 kostek 1 atak na nas. Zniszczy nam pancerz. Nic się nie dzieje. Co my mamy? My mamy 3 ataki na niego i nic więcej, bo to się zniweluje pancerz ze czaszką. Ale on dostaje 3 na mordkę. Taki śmieszny ten Gambler. 4 kostki mu wracają i 1 pancerz. Okej. Okay. My mamy 3 ataki i pancerz. No to nieźle. Zostały nam 2 kostki, żeby go zabić, albo jego 6 czy 7 kostek, żeby on się sam zabił. Ma 2 ataki na nas i tu 0. Okej. No i teraz zobaczymy, co będzie, bo jest taka opcja, że ja mogę go nie zabić w tych 2 kościach. On się może też sam nie zabić. Skill. To jest skill. Wygraliśmy 2250. To jest skill, więc jesteśmy i tak do przodu, bo te 2250 to jest ponad te 1500, które... Czyli 3700, tak należy to liczyć, z tego co zwracałem na to uwagę, mamy kupę pieniędzy, więc przystępujemy, tu lineage nam się jakiś nowy odblokował, execute 40 fallen opponent, żeby dostać super jakiś banner. No nic moi drodzy, survival, wejście tylko 4000 silverów, możemy wejść jak widzicie 20 parę razy na tą arenę i mamy do pobicia wynik 22 tysiące. No i tu się skupimy teraz na myśleniu, jak najmniej życia tracić, ponieważ tutaj na survivalu, jeżeli graliście w tą grę, to wiecie, że tutaj nie ma tak, że walkę rozpoczynamy z pełnym pancerzem i z pełnym życiem. Tutaj musimy o to dbać i starać się jak najmniej tracić z każdą walką tego naszego życia i pancerza, żeby jak najdalej
dojść. Więc korzystamy z kibla jak tylko się da. Dopóki się tylko da, to z kibla korzystamy. Health 11, armor 6, czyli 17 w sumie życia. Kibel go zabija. Runda trzecia complete. Zaraz będą do nas troszeczkę mocniejsi przeciwnicy podchodzić. No nic, sprawdzamy, czy kibel dalej zadziała. O, przeżył kibel, 9 życia mu zostało. No to light shot. Cały czas udaje nam się żyć na pełnym pancerzu. Żeby pobić ten rekord, musimy gdzieś w okolice 20 rundy. Oho, tu już nie będziemy mieli 0, bo dostaniemy z procy. Za 1, bo za 1, ale zawsze. No i teraz go powinniśmy z szarży dobić. Okej. No i już mamy 359 na 360 pancerza i z tego co pamiętam, nam się to nie odrodzi. Jak widzicie, ten pancerz już jest stracony. No dobra, zaczniemy od kibelka. Tutaj każdy dymycz się liczy. Podchodzimy do typa, no procka nas znowu ukąsi. Więc staramy się podejść do gościa i go zanihilować. Tak po prostu. Tak po prostu, annihilation. Znowu łuk. No dużo nam losuje tych dystansowych przeciwników. Oni nas będą skubać po 2, po 5, po 10. Ale w końcu zaczną nas więcej skubać i to będzie nasz problem. Dobra, udało się zdodżować. No to elegancko. Wojtek odpala Left 4 Dead. Widzę to. Widzę to. Wojtku. 98% szansy na trafienie. No to chyba go trafię. Dobrze, bo zestunowaliśmy go też, czego kiblem rzucimy. I jest szansa, że go zabijemy. Po prostu teraz 25 życia z lightshota. Elegancko. Cały czas staramy się tracić jak najmniej życia, czyli kombinować tak, ataki i wymieniać to wszystko, żeby nie tracić tego życia. Pomimo, że ci przeciwnicy są łatwi, to każde 5 czy 10 życia, które oszczędzicie na takich walkach w późniejszym etapie będzie jak na zbawienie. Bo jeden wygrany przeciwnik więcej później to już jest kilka czy kilkanaście tysięcy punktów w rankingu. Dobra, on nas nie będzie rzucał, to my go zaczniemy od kibelka. Przeciwnik nasz ma tarczę i topór, więc nie ma miejsca na broń jednoręczną. Więc podejdziemy sobie kapkę, żeby go podciągnąć trochę pod nas i teraz szarży. No jest między nami pułapka. Ja nie chcę tego życia tracić. Banan zada 6, więc banan go zabije elegancko. Dobrze się stało, bo było bardzo, bardzo nerwowo. Było ryzyko, że stracimy jakieś życie. No dobra, mnie się to podoba, że ty tańczysz. Ja jestem za. Możesz tańczyć cały dzień. No dopóki tańczysz, to mnie nie bijesz. I nie wkładasz łuku. Więc dopóki tańczysz, jestem szczęśliwy. Już? Aha, no dobra. No dobra, runda 12. To battle. Symulator Drwala. Albion to jest symulator Drwala, Jerzy? Dobra, on ma łuk. Więc przyjmiemy jakiś dymycz. Już 24 niestety aż. No dobra, ale ginie. No sam jestem ciekaw, czy Alejko uda się pobić mój rekord. Mamy bardzo dobre skille. Kaczuchy. Nie ma problemu, stary. Kaczuchy chętnie. A co powiesz na kibel na łeb? Nic nie powiesz. No i podchodzimy do typa, no. Przyjęliśmy 37 damage'u. Ojojoj. Tańczy. Wyciąłem pół lasu, a ten ciągle odrasta, ale trochę sreberka wpadło. Jerzyk, grasz w Albiona? I tniesz lasy?
Ty jesteś Jerzyk dobry. Jerzyk, chodź na GTA. Właśnie, moi drodzy, czy ktoś z was gra w GTA Online? Bo nam się tu niedobrzy ludzie trafili, którzy nas, biednego Jerzyka i mnie, zostawili. I my przestaliśmy też grać w GTA. Bo nie ma nawet jak napadu zrobić. Nie ma nawet jak co zrobić. Tylko wywoziliśmy te ciężarówki z tym badziewiem. I żeśmy się też sami znudzili tym wszystkim. Ale jakby ktoś był chętny i grał w GTA, załatw dwie osoby, to pogramy. No właśnie, Jerzyk, widzisz, nagrywam na odcinek, załatwiam. Krzysiek, ty mnie nie denerwuj, bo ty miałeś mieć GTA na PC, oczywiście rozmawiamy, a nie GTA na konsoli. Więc moi drodzy, jeżeli ktoś z was gra w GTA, to dajcie znać. Dobra, muszę się tu obejść, żeby mnie tutaj pułapka. No, dostaliśmy 50 depsa na mordę. Niestety. No i ta pułapka teraz nam nie jest do niczego potrzebna. Znowu kaczuchy? No to go. No dobra, trochę już tego pancerza potraciliśmy, ale też już troszeczkę wysoko jesteśmy. Bo to już powinna być 16 runda. To już jest 9 level przeciwnika. Więc to już będą coraz trudniejsi przeciwnicy. No nie, dlaczego łucznik? Nie lubię tych łuczników, bo do nich trzeba podejść. Znaczy, generalnie jest to o tyle skomplikowane, że zanim podejdziecie i zaczniecie go bić, to on już wam tam nałupi 50 damage'u, którego wy nie odzyskacie, nie? To nic, że o, i spierdziela, no. Ja muszę też taki build sobie jeszcze zrobić. Teraz jak już mam więcej skill pointów, zrobić sobie takiego gościa, który ucieka, nie? Dobra, ile on ma życia, ten Tarzan? 7 jeszcze pancerza i później 200, czyli łoimy go z heavy shota, tak? Musimy się restnąć. Heavy shot. Krytyk za 110, elegancko. Podchodzimy do gościa. On nas jednym bananem rzuca za 4, elegancko. To my go szarżą może zabijemy już? Nie, szkoda. No dobra, no to kibel. Straciliśmy dużo tego życia już. Patrzcie, prawie cały pancerz nam zjechał. Łucznik najlepszy w mieście. Łucznik najlepszy w mieście. No, zaczyna się problem, bo zaczyna nam tutaj troszeczkę życia brakować. Dobra, on do nas nie podejdzie. To my go tak trochę zbajtujemy tylko. O, właśnie tak. Żebyśmy my wykonali ten pierwszy atak. I rzucimy w niego kiblem. To już są przeciwnicy, którzy będą decydować o tym. Ten stunik był zajebisty, bo teraz on w pułapkę w las i się jeszcze popalił. No i co? Uderzył nas za 20. Niech się jara. Okej. No szkoda, że oni nas tak trafiają. Co się stało? Dlaczego on ma tyle tych tur? Skąd on tyle tur wziął? Light go zabija. No i zostało nam naprawdę niewiele tego życia. I to jest nasz problem. To jest... Dopiero runda 18 jest Emil psychopata. Ten Emil troszkę mniej bije jak my, ale ma łuk. Heltu ma, jak widzicie, niewiele mniej, ale cały armor dodatkowo. Ma dość sporego defensa. I dość spore agility. Jeżeli my tego nie przejdziemy, to może być lipa. Dobrze, że nas przeciwnik głupio zaczyna, czyli zmienia broń na łuk. To nie jest jego najmądrzejsze zagranie, ponieważ my teraz go zszarżujemy i on z tego łuku nic nie zrobi. Będzie musiał stracić znowu turę na wzięcie miecza. I to jest dla nas szansa na to, żeby móc zostunować. O, dobra, dobra, poszedł stun. I jeszcze raz. Kopnął nas tylko. To jest bardzo dobra wiadomość, bo my go... O Jezus, szarży, chciałem go zabić. O Jezu, te 70, co dostaliśmy na mordę, to jest zbyt dużo dla nas. No, runda 18, complete, ale 19 już chyba nie zrobimy. 19 będzie dla nas chyba za trudna. Nie z tym życiem, które mamy, chociaż mamy trochę tego lifesteala, mamy trochę reflektan, ale tu już jest, zobaczcie, łuk. Będzie ciężko. Będzie ciężko.
Bo zostało nam już tylko 100 życia. Chyba, że jakieś stuny szalone wejdą. No muszą wejść nam szalone stuny z heavy ataków. Nie wchodzą. Dobrze, wszedł nam unik. Ajajajajaj. Muszą nam wejść szalone stuny z heavy ataków. Dobrze. No i teraz musimy się medium atak. To jest za mało. Musimy się restnąć. O Jezu. Oj, oj, oj. No nie wszedł tam żaden stun z heavy ataku. Ale kryty ksiot. Alejko, ty to masz czasem więcej szczęścia niż rozumu. Moi drodzy, no i to jest runda 20 i ten przeciwnik nas po prostu zabije, to jest pewne. My już takie gołe ludki. Możemy go jedynie kiblem rzucić, żeby się pocieszyć, ale nie mamy tutaj za dużych szans. Nie chcę was okłamywać, ale nie mamy tu żadnych szans. Chociaż wszedł stun z szarży. Ale to już jest nasze game over. Niekiedy nam misują się dwa hity, a jemu nic. Pobiliśmy rekord, 23 882 punkty. 4500 silvera, 17 soul shardów i treasure box. I tym oto właśnie sposobem Alejko awansował na top 1 u nas postaci. Na pozycję 331, prawie 100 pozycji wyżej, pomimo tego, że tych punktów powiedzmy 1000 więcej zdobył. Ale aż ze 100 pozycji wyżej, 331 wynik wśród wszystkich bohaterów walczących tutaj. I zobaczcie, wypadają nam Dark Elfy. Z walczących wszystkich tutaj postaci. No szkoda. Szkoda, że to jest beta i tutaj nie ma dalej tych ciuchów ani broni, bo mamy naprawdę, naprawdę dużo hajsu, a nie możemy już nic za to kupić. Mamy prawie 11 golda znowu. No ale osiągnęliśmy cel, czyli Alejko jest najlepszą naszą postacią. Czas na czwarty turniej. Czwarty turniej. W sumie łucznik byłby spoko, bo by na to zdejmował. To nie miałby z łuku 3000 damage'u, wiesz? Ale łucznik miałby tą przewagę, że może by mu się udawało spierniczać i dużo uników robić, nie? No dobra. Czwarty turniej przed nami. Coś czuję, że jeszcze łucznik będzie, Alejko, może, zobaczymy. To jest czwarty turniej i tutaj czwarty turniej dla nas jest też przygodą do bossa dość prostą. Tak mi się przynajmniej wydaje, o ile pamiętam, tak powinno być. Trochę na mnie fartownie te stuny nie powchodziły, ale pokonaliśmy tego przeciwnika fartem jednego i dzięki temu, żeśmy to wygrali i wyprzedzili. Heavy shot, dobra, możemy medium shota jednego walnąć, to jest bez znaczenia, bo tutaj istotna będzie tylko walka z bossem, także już jestem zadowolony, bo udało się Alejko wprowadzić na top 1 postaci w rankingu. 59, to medium go może zabić, nie? 58, naprawdę? No to kibel go dobije, nie? Nawet banany. Nawet banansy go dobiją. Kilim? No proszę bardzo, może być kilim. Do walki z bossem będzie łatwo, po bossie wbijemy 11 level i na tym się gra skończy, ale zobaczymy też, jakie w spadku dostaniemy super zajebiste rzeczy dla następnego bohatera, którego może ktoś mnie kiedyś przekona do tego, żeby jeszcze był jakiś bohater, może właśnie pod agility, pod łuki, pod ucieczki. A może jeszcze potężniejszy wojownik siły? Kto to może wiedzieć? Stunik wszedł. Drugi stunik nie wszedł. No generalnie krytyk. Jak popatrzycie sobie na jego życie i na moje życie, to raczej nie jest to godny przeciwnik. Natomiast czwarty boss jest mocny, bo on tam ma z 800 healthu, 900. Jest naprawdę, naprawdę trudny. Stwórz bohatera o nazwie Kipo. A co to jest bohater przez CH, Kipo, Krzysiu? Co to jest za bohater przez CH? Poza tym ty już miałeś swojego bohatera, no. I się nie wykazał, niestety. I się niestety nie wykazał. Stunik. No właśnie, to siedź sobie z kebabem i z piwem, a nie tu bohaterów chcesz mieć.
Na bohaterów zasługują uczciwie. Przez cecha jest silniejszy. Dobre, Jerzy. Bohater przez cecha jest silniejszy niż od bohatera przez samocha. Coś w tym jest. I tak lepszy od Ploka. Cześć, Feluś. Cześć, Feluś. Dawno cię nie widziałem. Grałem w grę o śmietnikach. Nie było cię, nie pomogłeś mi. No i dobra. I teraz przed nami final boss, Azar. To jest czwarty boss. Czwarty boss jest dość trudny. Jak widzicie, ma 800 życia i nieograniczoną staminę? No tak, ma nieograniczoną staminę, czyli nie musi się restować. Nie musi restować po atakach. No i grając takim jak my postacią, która stoi blisko, musimy uważać na co trzeci atak. Maksymalizujemy damage, bo my tu mamy 800 damage do wbicia, więc zaczynamy od kibla. I niech się nam ładuje następny kibel. 102 z szarży. I bardzo chętnie chciałbym dostać stuna. O Jezu. I teraz widzicie, co trzeci atak on ładuje ulta. Jeżeli jesteśmy blisko niego, to on trzy pola za nami i przed nami zniszczy. Więc po to braliśmy też to agility dodatkowe, żeby móc teraz spierdzielić. No i spierdzielamy. Bo byśmy już nie zdążyli spierdzielić. Teraz bierzemy resta i powtarzamy to, licząc, że uda nam się go zabić. No ale tak jak mówię, przydałby się jakiś stun z heavy ataku. Na przykład taki. On teraz ładuje swoje ulti, a my spierdzielamy. Ważne też jest w tym bossie, żeby zaplanować sobie mniej więcej odnawianie staminy, bo jak podejdziecie i nie macie staminy na ucieczkę, to jest troszeczkę lipa. Wygląda sytuacja dobrze, zbił nam pół pancerza, a my mu ponad pół życia, więc raczej sytuacja wygląda w porządku. Znowu ładuje ulta, więc spierniczamy. Rest. I to nie jest rest in peace, moi drodzy, to jest zwykły rest. Dodge i wpaję za 60. Krytyk 92 i znowu ładuje ulta, znowu uciekamy. Robimy resta, bo nie możemy do niego podejść. Natomiast jak walczycie z dystansu, to on ma innego ulta i wtedy też trzeba uciekać, ale inaczej. No i zbił nam jedynie prawie cały pancerz, nic więcej, i my go po prostu z light shota zabijamy. I tak oto, moi drodzy, alejko, pogromca uciśnionych, pogromca dziewic, morderca w spalonej skórze, wbija level 11, dostaje 15 soul shardów. To dalej zabraknie nam jeszcze kilka, ale nie jesteśmy już w stanie otworzyć tego treasura, ani nic tutaj sprawdzić w statystykach, ani dodać sobie, bo jak widzicie, skończyliśmy beta wersję Warriors Rise to Glory. Alejko, różowa strzała, w sumie przypalona strzała powinno być, został naszym najlepszym bohaterem. I co dostanie kolejna postać przy restarcie? Zobaczmy. Następna postać przy restarcie dostanie już aż 15 złota. To już w ogóle będzie mogła sobie wszystko kupić. Czarne majty elfów i 42 punkty statystyk, czyli jak porównam sobie z tym, co dostał Alejko. Alejko dostał najlepszą dzidę, no ten dostaje najlepsze spodnie, podobnie. Alejko zaczynał z 39 soul pointami, a następna postać zacznie z 42, czyli Alejko wbił 3 soul pointy, czyli będziemy mogli mieć 3 statystyki więcej gdzieś i 3 punkty skilli więcej. Alejko zaczynał z 10 golda, 8000 silvera, to jest 15 golda, 4000 silvera, ale jak widzicie, nie jest ten gold i silver problemem w tej grze, bo i tak nam go dużo już teraz zostaje, więc nie ma tutaj problemu. Następny z bohaterów będzie po prostu miał o 3 statystyki, będzie lepszy i o 3 jakieś skille, 3 skill pointy będzie mógł więcej wydać na rozwój swojej postaci, natomiast czy ma 10 golda, czy 15 golda, to i tak będzie w stanie wykupić cały sklep dla siebie. Nieważne, w co będzie chciał grać. Moi kochani, to tyle, jeśli chodzi o Warriorsy. Mam nadzieję, że wam się podobało. To jest cała wersja beta w dwóch szybkich odcinkach.
razem z taktykami na czterech bossów, więc jeżeli kogoś będzie to interesowało, to będzie wiedział, jak to zrobić. A ja już wam tym samym dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczyska, siemanko!